Szanowni Państwo, chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać na naszym otwartym zakończeniu roku dla prywatnego gimnazjum o profilu katolickim Scholar i prywatnego liceum ogólnokształcącego Erasmus. W tym roku postanowiliśmy formułę zakończenia nauki ukazać w szerszym wydaniu, jako również krótką reklamę naszych placówek, ponieważ najbliższy rok, który rozpocznie się po wakacjach, rok szkolny, będzie dla naszego gimnazjum 10. rokiem istnienia, a więc jakiś już jubileusz. Powstaliśmy wtedy, gdy reforma zezwoliła na funkcjonowanie alternatywy oświatowej w naszym systemie szkolnictwa, czyli niepublicznych szkół, i dokonano podziału, wprowadzając etap gimnazjalny po szkole podstawowej, a przed szkołą średnią. Cieszę się, że możemy z dumą spoglądać w przeszłość, a dzisiaj podsumować kolejny rok naszej nauki. Proszę Państwa, na samym początku bardzo serdecznie chcę powitać władze naszego miasta, które od samego istnienia, samego zaistnienia naszych placówek życzliwie nam sekundują i myślę, że zgodnie z europejskim trendem spoglądają na to, iż stanowimy alternatywę, a jednocześnie i konkurencję dla publicznego nauczania, będąc jakby katalizatorem, i nasze sąsiadujące z nami placówki niejako pobudzając też do zwiększenia efektywności. Witam bardzo serdecznie burmistrza Aleksandra Wałckiego, pana Jacka Lipińskiego. Witam serdecznie. Witam pana przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Leszka Pierlejewskiego. W osobach naszych gospodarzy miasta chcę powitać wszystkich, którzy przez ten okres roku szkolnego trudzili się nad przekazywaniem wiedzy i wychowywaniem naszych podopiecznych i milusińskich. Witam moich kolegów i moje koleżanki, zaproszonych dyrektorów placówek, jednocześnie nauczycieli gimnazjum i liceum, z podziękowaniem za to, że ten rok szkolny był dla nas wszystkich rokiem nie tylko wytężonej pracy, ale i osiągnięcia sukcesów, z których dzisiaj jesteśmy dumni. Proszę Państwa, zanim podam kilka informacji dotyczących funkcjonowania szkoły, a jednocześnie jakby zachęcenia tych, którzy są jeszcze niezdecydowani przy wyborze następnego etapu kształcenia swoich dzieci, chciałbym dzisiaj odpowiedzieć w kilku słowach na to podstawowe pytanie, które dla każdego rodzica jawi się jako konieczność wyboru. Jaka ma być szkoła i jaki ma być profil ucznia, aby zagwarantować mu możliwość dorosłego, dojrzałego i jednocześnie świadomego startu w życie, wyposażając w wykształcenie. W tej chwili ścierają się różne prądy. Wydawałoby się, że nasz kraj, dołączając do wielkiej rodziny krajów Unii Europejskiej, jakby garściami będzie brał z tego bogactwa Europy, jednocześnie dystansując się od pewnego zaściankowego spojrzenia na siebie, na swoją własną kulturę, sposób zachowania, również i demonstrację przeżyć religijnych. My w naszych placówkach jesteśmy dalecy od tego wszystkiego, co nazywa się indoktrynowaniem, zarówno politycznym, jak i religijnym. Zakładamy, że szkoła ma wykształcić absolwenta, który
będzie w stanie dokonać wyboru zarówno światopoglądowego, pokazując mu drogę wyboru religii, zasad życia, jednocześnie w trakcie katechezy ukazując tę propozycję, która człowieka ma rozwijać, a na pewno nie zniewalać i czynić pewnym niewolnikiem tylko i wyłącznie nakazów i zakazów. Jednocześnie chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy młody człowiek tak naprawdę, pomimo tego zewnętrznego blichtu, niekiedy przymuszania do udziału w zorganizowanych, koniecznych imprezach o różnym charakterze, daje na to zewnętrzne przyzwolenie. Jest rzeczą oczywistą, że młodego człowieka trzeba wychowywać, ale jednocześnie pokazać mu, że to wychowanie powinno być oparte na zasadach, które również i jemu dają możliwość wypowiedzenia się, dostrzegają jego inność, odrębność, a jednocześnie nas, jako nauczycieli, ukazywać jako ludzi, którzy wskazują drogę, kierunek myślenia, podążania. Stąd też zarówno w gimnazjum, jak i w liceum spoglądamy bardzo indywidualnie na ucznia. Nie mówię, że mamy samych bardzo dobrych uczniów, bo wiecie, rodzice tu obecni, że przyjmujemy praktycznie w skali ocen od najniższych, te, które kwalifikują, do najwyższych. Ale zasługą moich koleżanek i kolegów jest to, że praca z uczniem każdym, tym bardzo zdolnym średnio i mniej zdolnym, jest tak samo poważnie przez nich traktowana i na miarę swoich możliwości ci uczniowie uzyskują te umiejętności oceny, jakie leżą w ich zasięgu. Kiedy dzisiaj spoglądamy już na naszych absolwentów, a jednocześnie na tych, którzy zostali powierzeni naszej opiece, cieszę się, że ta szkolna rodzina jest bardzo różnorodna. Mamy do czynienia z problemami, którym stawiamy czoło. Eurosieroctwo, jednocześnie jakby brak jasnych drogowskazów moralnych i wychowawczych, także zagubienie rodziców, ale tutaj nasza strona pedagogiczna i psychologiczna wydaje się w szkole bardzo trafnie rozwiązywać i oceniać problemy. Drodzy Państwo, cieszę się również z tego, że będąc obywatelami Aleksandrowa i Polski, jesteście jednocześnie w dużej części obywatelami świata. Jeździcie, pracujecie, widzicie, jak wygląda kształcenie i pewne normy wychowania w innych krajach. Przywozicie te spostrzeżenia, dzieląc się z nami na terenie Scholara i Erasmusa. Chcemy, i to bardzo podkreśla, wychować Europejczyków wolnych od przymuszania do niekiedy jarmarcznej formy manifestacji religijnej, rozumiejących, czym jest piękno sztuki, potrafiących przez piękno sztuki dostrzec te wartości, które kryją się w szeroko pojętym sakrum. I to dopiero daje nam poczucie, że poza wiedzą rzeźbimy w tym ludzkim materiale człowieka. I na to bardzo uwrażliwiam moich współpracowników i myślę, że te efekty pochylania się nad każdym uczniem są widoczne przez rodziców. Sam fakt, że pracujemy w klasach 12-15 osobowych, jest już dowodem znajomości i praktycznie indywidualnej pracy z każdym uczniem. A dzisiaj mogę powiedzieć, że te efekty pracy są zauważane. Bo to, moi drodzy, szanowny panie burmistrzu, nie chwalimy się aż tak bardzo z każdego osiągnięcia,
Ale na zakończenie tego roku muszę powiedzieć, gimnazjum Scholar z Aleksandrowa Łódzkiego było jedyną szkołą reprezentującą finale ogólnopolskiego konkursu informatycznego w Warszawie całe województwo łódzkie. Pokonaliśmy gimnazja nie tylko łódzkie, ale z całego województwa. To nasza uczennica Klaudia Łyżwa reprezentowała Aleksandrów, reprezentowała województwo łódzkie i została finalistką tego ogólnopolskiego konkursu informatycznego. I to są wymierne efekty. Nie mówię o tym, bo za chwilę będziemy wręczać te nagrody, że kolejny uczeń trzeciej klasy gimnazjum Piotr Olczak jest 13. informatykiem w województwie łódzkim, znalazł się w tej ścisłej czołówce, co daje nam poczucie spełnionego obowiązku. Ale nie patrzmy tylko na te osiągnięcia olimpiad i konkursów. Możemy powiedzieć, również i w tym roku mieliśmy uczestniczkę finału ogólnopolskiego, również z języka polskiego na poziomie szkoły średniej. Ale patrzmy także na tych, którzy pracują solidnie, niekiedy w pocie czoła, niekiedy pogrożeni palcem nauczyciela i poprawką i zdobywają wyniki, które dają nam poczucie satysfakcji. Chcę zwrócić jeszcze na jedną uwagę, sprawę uwagi. Mamy klasę integracyjną, a więc wprowadzamy również pochylenie pedagogiczne nad dziećmi, które mogą u nas zdobywać wiedzę w sposób przystosowany do ich umiejętności. Ta klasa stanowi szczególne zainteresowanie grona i dyrekcji i jak widzę, pod opieką swojej wychowawczyni są już rodzinką, która w tej szkole czuje się bardzo dobrze, a jednocześnie poza nauką również i ta terapia, raczej psychoterapia, daje pożądane wyniki. Moi Państwo, chciałbym na zakończenie powiedzieć o jednej idei, którą całemu światu ogłosił Ralph Lauren, założyciel światowej akcji ratowania trendowatych. Kiedy postrzegano go jako człowieka, wizjonera, który z niczego chce zrobić coś, kiedy posądzano go o ukryte intencje pozyskiwania dla jakiejś teorii religijnej albo samej nawet i konkretnej instytucji kościelnej, wtedy wytrącał wszystkim oręż, działając i mówiąc: moim nazwiskiem jest człowiek, a dopiero imieniem chrześcijan. I kierujmy się bez względu na przymiotniki określające każdego z nas. Kierujmy się tą zasadą również i w kształceniu naszych dzieci jako przyszłych Europejczyków. Najpierw człowiek, a potem wszystko, co stanowi o wartości tego człowieka. Nigdy odwrotnie, bo będzie to tłamszenie jego osobowości, jego indywidualności i jakby konieczność przystosowania go do tego, kim ma być według nas. A on ma być tym kimś, co daje poczucie rozwoju pełni człowieka. I dopiero wtedy możemy mówić o wszelkich innych izmach, które przypisujemy naszym obywatelom. Drodzy Państwo, to tyle wstępnych informacji. Kończymy ten rok naprawdę zadowoleni. Chciałbym, zanim zaprezentujemy krótką informację na temat naszej szkoły, powiedzieć, iż przygotowaliśmy to jako panoramę szkolną na wzór panoramy, która jest publikowana, emitowana w telewizji. Jest to kilka informacji na temat naszych placówek. Po tej prezentacji poproszę
wraz z Pana Burmistrza, wraz z nami o wręczenie nagród najlepszym uczniom zarówno z gimnazjum, jak i z liceum, a następnie zaprosimy wszystkich Państwa do wysłuchania programu artystycznego, a raczej koncertu w wykonaniu solistów reprezentacyjnego zespołu Wojska Polskiego, którzy przybyli do nas z Warszawy. Generalnie występują przed największymi osobistościami naszego kraju i za granicą, reprezentując nasz kraj. Dzisiaj będzie to program w formie lekcji religii. Historia Polski w pieśni Oręża Polskiego. Myślę, iż te piękne głosy naszego sekstetu żołnierskiego będą również ucztą duchową, a także i tym, co dla nas wszystkich stanowi bardzo istotną wartość. Utożsamianie się z naszą historią i jednocześnie patriotyzm, który jest wkładem i darem w budowanie wielkiej Europy.